Chwała Bogu, witam was wszystkich serdecznie. Jak Ania nie zrobiła, to ja zrobię. Widać, że dzisiaj wszystkie książki, ale ta najważniejsza, jak wiemy, nie bez kozery chyba dzisiaj przytargałam, taką, wiecie, techniczną, fajną. I cóż, kochani moi, chciałabym was zachęcić no, do tej książki, tak? W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, 31, znam to na pamięć, ale pozwolicie, że przeczytam. Jezus powiedział do Żydów, którzy już uwierzyli, tutaj, tak? Aha, okej. Którzy uwierzyli Jezusowi, powiedział właśnie do nich tak. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli w innym tłumaczeniu. I króciutki tekstik. To jest werset nakłaniający do bycia uczniem Jezusa. Każdy z nas chce być, prawda? I do pełni wolności, bo jest zatytułowane Droga do prawdziwej wolności. Chce być ktoś wolny? Ja również chcę być. I słuchajcie, jak to właśnie praktycznie przełożyć to na życie takie codzienne nasze, tak? Ja wam powiem, jak ja to robię. I w związku z tym, też opierając się na wersety Boże, co dnia ogłaszamy Słowo Boże, tak? I najważniejsza dla mnie rzecz jest właśnie to co to mam tutaj. Wersety z Biblii. Jesteś solą ziemi, Mateusza 5,13. Nie będę mówiła, gdzie to jest, bo będzie to dłużej. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś częścią prawdziwego krzewu winnego, płynie we mnie życie Chrystusa, jestem przyjacielem Chrystusa, jestem wybrany, ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc, jestem sługą sprawiedliwości, jestem niewolnikiem Boga, jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem i tak dalej, i tak dalej. Jestem współdziedzicem. 17 wersetów, które prawie, że co dnia rano zaczynając swój dzień ogłaszam. To jest nasza tożsamość w Chrystusie. Słuchajcie, powiem wam tak jak ja to lubię. Co nas obchodzi, kim my jesteśmy? Tak normalnie, tak? Cieleśnie. My jesteśmy dziećmi Bożymi. To nas obchodzi. I nieraz w takich trudnych sytuacjach w moim życiu właśnie, jak się skupię, to tak, co mnie w ogóle obchodzi, co tutaj się dzieje na ziemi? Tak wiecie, parafrazując, nie? Bo chodzimy po tym świecie. Ja jestem zasadzona wraz z Chrystusem tam. I jak tylko po prostu przyjdzie mi taka naprawdę fajna myśl, to całkiem inaczej funkcjonuje. Ale ważne jest właśnie to, żeby się nie zniechęcać i żeby tak jak Jezus tu powiedział do Żydów, żeby wytrwać w Jego Słowie. Bo jeżeli ogłaszamy Słowo Boże, a nasze Słowo też ma moc, bo w autorytecie Jezusa Chrystusa wypowiadamy, to powiem wam, Słowo Boże wypowiadane przez nas ma moc twórczą. Także Bóg powiedział i stało się i On na jednym Słowie podtrzymuje cały świat nadal. Gdyby cofnął Słowo, rozsypie się cała kula ziemska, to wiemy o tym. I powiem wam, nie tak dawno skończyłam właśnie Szkołę Bożych Liderów w Warszawie i to bardzo dużo mi pomogło. Ja od tej pory mam przekonanie i tą taką pewność, że to, co mówię, a nie chcę mówić od siebie, tylko mówię Słowo Boże, wypowiadając to Słowo, widzę po prostu pracę, które ono wykonuje we mnie. Mało tego, wykonuje w życiu mojej rodziny, w życiu moich dzieci, nawet wnucząt. I powiem wam, nie zniechęcajcie się, ogłaszajcie, mówcie. Na początku niby nic się nie dzieje, po prostu tylko mówimy, tak? Ale po jakimś czasie widzimy zmianę. Naprawdę, jest to taki moment, kiedy wow, zaczyna się przede wszystkim zmieniać nasze myślenie, a o to chodzi Jezusowi, żebyśmy zmienili myślenie, żeby nie było nasze, tylko właśnie Jego. Potem przychodzi taka błoga wolność, taki pokój, taki po prostu pokój, jaki przychodzi, przewyższa wszelki rozum, kochani. Dlatego zachęcam was, Słowo Boże ma moc, wypowiadane przez nas. Mówcie, ogłaszajcie, prorokujcie. Niech was nie obchodzi to, co się wkoło dzieje, jakaś burza w waszym życiu czy coś. Bo sami wiecie, jeżeli przychodzą doświadczenia, one przychodzą zawsze prawie, że te same. Dopóki nie ma się zwycięstwa w Jezusie w tym danym doświadczeniu. Tak, to jest jak prawo jazdy, że to nie ma 5-4, tylko musisz je zaliczyć.
Musisz je po prostu zaliczyć i będziesz tak długo wracał, aż zaliczysz. A wypowiadanie Słowa Bożego po prostu przyspiesza to wszystko. Więc dajcie się postawić do pionu przez Słowo Boże i ogłaszajcie co dnia, a ono darzy życiem. Zachęcamy was, żebyście powstali i wspólnie z nami uwielbiali Króla Królów. Gdy noc zapada, gdy strach powraca, nie zostawiasz mnie. Gdy brak mi wiary, nadzieja słabnie, siłę dajesz mi. Gdy kolejna myśl mi mówi, że nie uda się już nic, decyduję, że nie poddam się, bo we mnie wierzysz Ty, bo we mnie wierzysz Ty. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną. I głos rozchodzi się tak jak echo. Wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną i głos rozchodzi się tak jak echo. W sercu słyszę ją. Ty przypominasz o obietnicach, które dałeś mi. Nic nie powstrzyma Twojego słowa, będę wierzyć Ci. Gdy kolejna myśl mi mówi, że nie uda się już nic, nie, decyduję, że nie poddam się, bo we mnie wierzysz Ty, bo we mnie wierzysz Ty. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną. Głos rozchodzi się tak jak echo. I wiem, że Twoja miłość jest wciąż ze mną. I głos rozchodzi się tak jak echo. W sercu słyszę ją. Że Ty jesteś naszą siłą i Ty jesteś naszą zachętą. Tobie niech będzie cześć. Przeciął morze w pół i zburzył więzienia mur. Zwyciężył.
się Nim. On nam wolność dał, dzisiaj zbawieni i wdzięczni podnieśmy swój głos. Niech to Pana uwielbi Go. My idźmy skupieni, On odnalazł nas, grzechu więzieni. On nam wolność dał, dzisiaj zbawieni i wdzięczni podnieśmy swój głos. Niech to Pana uwielbi Go. Wszyscy razem! Świata. Nasz Bóg ma potężną moc. Ślepemu przywraca wzrok. Nasz Bóg podnosi, nasz Bóg zachęca. Nasz Bóg jest przyjacielem. Nasz Bóg kocha miłością nieskończoną. Nasz Bóg jest Bogiem najwyższym i godnym wszelkiej chwały. Oddajmy Mu cześć, wielbijmy Go razem z radością, z wdzięcznością, że byliśmy zgubieni, ale jesteśmy wybrani. Jesteśmy wyrwani, jesteśmy uwolnieni i On nas znalazł. Jesteś dobry, jesteś godzien, aby czcić Ciebie i chwalić. Jesteś godzien, aby Ciebie uwielbiać. Chcemy wielbić Ciebie, Panie, chcemy wielbić Króla. Chcemy wielbić i wywyższać imię potężnego Pana. Bo jesteś dobry, jesteś niesamowity. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, gdyż Pan Najwyższy budzi grozę, jest wielkim królem nad całą ziemią. Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy. Wybrał nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował Sena. Wystąpił Bóg wśród okrzyków, Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi. Śpiewajcie pieśni pouczające. Śpiewajcie, śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody. Wykrzykujcie Panu radosnym głosem. Wykrzykujcie Panu chwałę. Chcemy Ciebie czcić. Chcemy klaskać w dłonie. Chcemy śpiewać Tobie pieśni. Chwaląc Króla, chwaląc Boga, który jest Królem, jesteś Panem. Jesteś godny. Tylko Ty jesteś godny. Co zakrywa mój grzech? Nie mam sił, słów, by miłość Twą móc opisać, pojąć ją. Zachwycasz mnie, Ty zachwycasz mnie. Odkrył, że miłość Twą.
gdy myślę o tym, że pokonałeś każdy grzech. Wiem, że zrobiłbyś to znów. Jak mam pojąć łaski cud? Zachwycasz mnie, Ty zachwycasz mnie. Była przemiłość Twa, tak piękna jest. Oddaję Ci serce swe i więcej chcę do końca. Podałeś dłoń, nadałeś cel, dotrzymałeś swych.
chcesz więcej? Czy chcesz więcej miłości Bożej? Odkryłam, że miłość Twa tak piękna jest. Jest darem, jest czymś niesamowitym, jest czymś pięknym. Podałeś dłoń, nadałeś cel. Ty jesteś drogą, jesteś prawdą. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, by był przebłaganiem za nasze grzechy. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas, bo Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg. Dziękuję Ci za niekończącą, niesamowitą miłość, Panie. Dziękuję Ci, że możemy odkrywać ją, dostrzegać, widzieć. Możemy żyć i chodzić w tej miłości każdego dnia. Pragniemy Ciebie, pragniemy więcej. Dostrzegać, widzieć Twoją bezwarunkową miłość. Wartością, którą dałeś nam, Panie. Jesteś niesamowity. Dajesz miłość, której nic i nikt nie jest w stanie zastąpić. Dajesz miłość prawdziwą. Spokojnie na duszy mej. Uwielbiam
gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek pójdę. Fajnie was wszystkich widzieć. W ogóle jestem zaskoczony, że tyle osób przyszło. Ponieważ myślałem, że wszystkich zasypało, totalnie zasypało. I już nikt nie chce wyjść z domu, wszyscy chcą siedzieć właśnie w domu. Ale widzę, że niektórzy z was powiedzieli, nie ma szans, nie pozwolę na to, żeby mnie śnieg wstrzymał. Szczególnie widzę nawet osoby aż z Jaworzna. Wow, wow, wow. To jest odpowiedzialność, bo mamy perkusistę stamtąd, a że on bez żony nie jeździ, więc żona przyjechała z nim. Moi drodzy, tak na samym początku, tak tytułem wstępu, to chciałbym podziękować tym wszystkim facetom, którzy dzisiaj podśnieżali, mogliśmy postawić nasze wspaniałe bryki przed tym domem kultury. To jest najwyższy wyraz miłości. To nie są tylko słowa, frazesy, ale to są czyny, które sprawiają, że miłość rozlewa się i potem można kogoś poznać. Wiecie, pewien traktorzysta przejeżdżał, machaliśmy mu, krzyczeliśmy do niego, przejechał, pojechał. Chwała Bogu, że teraz przyjechał inny. Więc to jest wyraz miłości. Dobrze, druga rzecz. Dorota miała dzisiaj słowo zachęty i to takie było preludium, bo coś tam o dzieciach wspomniała, a tak naprawdę to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I te rzeczy wokół nas, które nas dotykają i żyjemy w nich, nie mogą nas jednak kształtować. Nie mogą wpływać na nasze życie i nie nimi powinniśmy się kierować. Także dzisiaj mam dobre słowo dla ciebie, prosto z Bożego serca, rozsiądź się wygodnie, ale przede wszystkim otwórz swoje serce. Dzisiaj chciałbym, abyś trochę zachowywał się jak dziecko, bo dzisiaj o tym czymś będziemy mówić. Więc jak dziecko, możesz się pokręcić, poszturchać sąsiada, powiedzmy, słuchaj, dzisiaj, bo dzisiaj do ciebie jest. Miałem wujka. Mówię miałem, dlatego że zmarł już lata wstecz. I wujek był dyrektorem, lata 70., lata 80., więc jakaś persona. I cieszył się w naszej rodzinie dużą estymą, takim szacunkiem, wiecie, poważaniem. To był ktoś. Bardzo liczono się z jego zdaniem. Ja też się z nim liczyłem. Wiecie jak, to się wyczuwa, tak, że wszyscy słuchają, co ten wujek powie. Więc ja go też słuchałem. Ale słuchałem go też dlatego, że kiedy coś powiedział, a mi coś obiecał, to dotrzymywał słowa. Powiedział, przyjedź, będziesz na narty do mnie, a mieszkał w Wałbrzyskim tak zwanym, to pójdziesz na stok. I pojechałem rzeczywiście, a że był dyrektorem, miał wpływy, miał te wszystkie rzeczy, to mogłem jeździć za darmo i stok był po prostu dla mnie, dla mojego ojca. Mój ojciec wtedy też jeździł na nartach. Chyba raz w życiu wtedy przy mnie. Wiedziałem, że ten wujek ma możliwości, ponieważ on był w sferze wpływów w ówczesnych czasach, chociaż dzisiaj też tak jest.
I on korzystał z nich, po prostu. On z tych możliwości korzystał. Dlatego jemu wierzyłem na słowo. To jest klucz. Jemu wierzyłem na słowo, jak dziecko. Jak dziecko, po prostu. Jeżeli coś powiedział, to wiedziałem, że tak jest. Jak miałem prawo jazdy, czyli już jako taki nastolatek, bo zrobiłem mając 17 lat, to wiecie, on miał nowego Poloneza. I w całej rodzinie, a miał sporo tych takich jak ja, czyli byłem dla niego kim? Bratankiem, tak to się mówi. Takich bratanków miał sporo. Tylko ja miałem obietnicę, że jak przyjedzie, to możesz tym pojeździć. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, ale wiecie, kiedy przyjechał? Mówi, tu masz kluczyki, możesz pojechać. Końcówka lat 80. Ronald Polonez. Jak obiecał, tak też zrobił. Jemu wierzyłem na słowo, jak dziecko. Wiecie, ten wujek jest wstępem, ale wstępem, dlatego że ten wujek to jest taki Pan Bóg. To jest pewien obraz oczywiście. Pokazuje go. Nie on był Panem Bogiem i nie jest. Ale to jest tak jak Bóg dla nas dzisiaj. To my powinniśmy podchodzić do naszego Ojca jak dzieci. I to był ten wstęp, o którym dzisiaj wspomniała Dorota. Powinniśmy podchodzić jak dzieci. Dlatego też dzisiejszy tytuł kazania jak dziecko. A że znalazłem taki wspaniały obraz, to pomyślałem sobie, jest on idealny, po prostu idealny do tematu kazania. Ewangelii Marka, w 10 rozdziale jest sytuacja, która też jest opisana w dwóch pozostałych, w Łukaszu i w Mateuszu, kiedy przynieśli do Jezusa dzieci. I przynieśli ich po to, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się. Słuchajcie, nieczęsto Jezus się oburza. Oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić, dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, uwaga, albowiem takich jest Królestwo Boże. Dzisiaj zatrzymujemy się na sobie takich, ale idźmy dalej. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Wow, mamy kolejny klucz. Czyli do Bożego Królestwa wchodzi się wtedy, kiedy stajemy się jak dzieci, jak dziecko. Jezus brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce. Czyli zachowywał się jak nauczyciel, jak rabbi, ponieważ oni też wypowiadali modlitwę błogosławieństwa nad dziećmi. Dlatego my też w Kościele błogosławimy dzieci, kiedy rodzą się i przyprowadzają i my jako Kościół wszyscy razem kładziemy na nie ręce i w imieniu Jezusa je błogosławimy. Ale wiecie, to są bardzo mocne słowa Jezusa. Ponieważ Jezus burzy wszelkie bariery, które mogłyby oddzielać od Bożego Królestwa. Ponieważ sprowadza je do poziomu dziecka. Ale też wyznacza pewien standard. Bariery, ponieważ pokazuje, że Królestwo Boże jest bardzo... jest coś... brakuje mi słowa. Jest dostępne. O, dla wszystkich. Bo skoro potrafi dziecko przyjąć, to nie jest problem dla dorosłych. Chociaż paradoksalnie to jest. Łamie barierę i mówi, że to nie jest tylko dla uczonych. To nie jest tylko dla tych wykształconych, dla tych poważnych, ale wystarczy być jak dziecko albo wręcz potrzeba być jak dziecko. I dlatego ten standard pokazuje, że Królestwo Boże nie jest dla pysznych,
A że mamy takich w kościele po nazwisku, to nie o nich mówimy. Królestwo Boże nie jest dla pysznych. O tych, którzy myślą, że własnymi siłami w jakiś sposób to Królestwo Boże zdobędą. I tu mała dygresja, ponieważ kiedy już jesteś tam, czasami myślisz, że własnymi siłami jesteś w stanie te Boże Królestwo, te rzeczy, które przynależą do Bożego Królestwa, wyszarpać. Ale tak jak nie potrafiłeś dostać się do Bożego Królestwa o własnych siłach, tak nie potrafisz i dzisiaj niczego z tego Bożego Królestwa wyszarpać własnymi siłami. Nic się nie zmieniło. Widzę mocne słowa, bo aż was wbiło w fotel. Pewien standard, który pokazuje, że pokora jest w tym miejscu podstawą. Dlatego Jezus burzy bariery, ale pokazuje standard. Więc wróćmy do tego fragmentu, albowiem takich jest Królestwo Boże. I zadałem sobie pytanie, co to znaczy takich? Takich, czyli jakich? Jacy są dzieci? Padają dobre odpowiedzi. Dzieci cechują się zaufaniem, prostotą w myśleniu, nie kombinują, są bezpośrednie. Jak kogoś kochają, to zaraz wyrażają. U nas w kościele jest taka jedna dziewczynka, która mnie bardzo lubi. I ja ją też. I ona to wyraża. Mają dużo radości w sobie. Dzieci mają dużo radości w sobie. Są bardzo kreatywne. Jak mają klocki, to są w stanie zbudować takich rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Uczą się przez to. Są bardzo odważne. A kiedy wiedzą, że ojciec jest przy nich, to brak im jakiegokolwiek strachu. Takich jest Królestwo Boże. Wiecie, z tego fragmentu, jeden fragment, ale płynie dużo, bardzo dużo nauki i wiele rzeczy, myślę, Bóg nam chce pokazać przez to do naszego życia. Pierwsze, oczywiście zasadnicze, to jest to, że Królestwo Boże przyjmuje się tylko dziecięcym sposobem myślenia. To jest ciekawe, że dziecko nie musi stać się dorosłym, aby być zbawionym. Ale dorosły musi stać się jak dziecko, aby zbawienia dostąpić. To ciekawe. Co też mówi nam o tym, że należy głosić dzieciom Królestwo Boże. To mówi nam też o tym, że dobrze jest, kiedy dzieci uczą się przede wszystkim od swoich rodziców, kim jest Bóg, kim Bóg jest w ich życiu, jaki dla nich jest Bóg. Bo wiecie o tym, że dzieci was obserwują 24 godziny na dobę. Wiecie o tym, że kiedy wasz Bóg jest w niedzielę, to dla tych dzieci on nie jest w poniedziałek. Ale kiedy wy żyjecie Bogiem cały tydzień i pokazujecie Go jako pierwszego w swoim życiu, to tym samym dajecie świadectwo dzieciom, że to jest ktoś ważniejszy jeszcze niż tato i mama. Więc dobrze, kiedy głosimy dzieciom Ewangelię, kiedy one już w domu wiedzą, kto to jest Bóg dla rodziców, ale też potem dalej i w kościele mamy i mamy kościół dziecięcy. I to jest bardzo dobre, bo dzieci chętnie przyjmują Boże Królestwo, dlatego że mają mniej umysłowych granic. Dlatego Jezus powiedział, że takich jest Królestwo Boże. Jeśli nie przyjmiemy jak dzieci, to Go nie przyjmiemy. Nie będziemy częścią Bożego Królestwa. I to jest ta pierwsza nauka, że dziecko ufa słowom Jezusa.
słowom do swojego życia, które Jezus mówi. Bo kiedy stajesz się jak dziecko, uwaga, to jest fajna przemiana, wchodząc do Bożego Królestwa, stajesz się dzieckiem. To jest ciekawe, że żeby stać się dzieckiem Bożym, najpierw trzeba stać się jak dziecko. Być w myśleniu jak dziecko. Jak? Nie dzieckiem. Jak? Aby stać się Bożym dzieckiem. I to ciekawe, że od tego momentu dla Ojca jesteśmy Jego dziećmi. Nie dorosłymi, dziećmi. Dlatego to jest ta pierwsza nauka, że przyjmujemy Boże Królestwo jak dzieci. Ufamy wtedy Jezusowi bez względu na okoliczności. Nic mnie nie przeraża, bo Tato jest ze mną. Żadna pandemia nie przeraża. I teraz cofnę się te 3 lata wstecz. I nie chodzi mi tutaj o dystanse, maseczki, szczepienia. Nie o tym mówię. Ale popatrz na swoje serce, czy wtedy byłeś pewny i taki bezpieczny się czułeś, czy biegałeś wystraszony. Co to będzie, co to będzie? Widzisz, kiedy jesteś jak dziecko, to te okoliczności cię nie przerażają, bo Tata jest ze mną. To jest właśnie myślenie jak dziecko, ta ufność. To jest ta pierwsza, najważniejsza rzecz, ta ufność, która nas pozycjonuje przed Nim i sprawia, że jesteśmy bezpieczni. To jest ta prostota, że skoro Tato tak powiedział, to tak jest, bo On ma możliwości, aby uczynić. To jest właśnie ten wujek, o którym wspomniałem na samym początku. On ma możliwości. Więc cóż mi się może stać? Zawsze trudne sytuacje pokazują, jaki mamy sposób myślenia. Wiecie, to jest ciekawe, ale kiedy dojrzewamy, kiedy stajemy się dorosłymi ludźmi, nasze kombinowanie czasami sprawia nam kłopoty, kiedy chwytamy się za Boże Słowo i za relacje z Nim. Wbrew pozorom nam nie pomagają. Dlatego takie zaufanie, które mieliśmy na samym początku, kiedy ufaliśmy jak dzieci Ojcu, to samo zaufanie jest konieczne także w trakcie całego życia, kiedy idziemy z Nim. Bo wtedy myśleliśmy jak dzieci, a teraz jesteśmy Jego dziećmi. I to jest to pierwsze. Pierwsza nauka, ale jest też kolejna. Być może jest ich więcej, ja mam 2. Skoro takich jest Królestwo Boże, to znaczy, że to Królestwo jest pełne życia, pełne energii, pełne tego dziecięcego wigoru. Jak ktoś ma więcej niż jedno dziecko w domu, chociaż czasami jedno wystarczy. To wie, co to jest, jak jest już 2, 3, co tam się dzieje. Tam jest życie. Tam wszyscy wiedzą, że tam jest życie, sąsiady najwięcej. Myślę, że ten obraz dobitnie właśnie pokazuje, jak wygląda Boże Królestwo. To nie jest grupa poważnych ludzi, którzy w szeregu stoją, wypowiadając święte słowa. Jezus powiedział, takich jest Królestwo Boże. Pamiętacie, o czym mówiliśmy? To zaufanie, prostota w myśleniu, bezpośrednio, radość, tak? Kreatywność, uczenie się, odwaga. Tak wygląda Boże Królestwo. Bezpośredniość. Widzisz,
Jak dziecko upadnie, to co robi pierwsze? Wiadomo, wrzeszczy, tak? Boli, ała, płacz. Ale co potem robi? To jest pytanie nieretoryczne. Odpowiedzcie mi. Mama, tata, pomóż. Ale ten bieg. Właśnie to jest ciekawe, że dorośli jakoś tak nie robią. Dziecko, gdy upadnie, biegnie do ojca. Kiedy upadałeś, zaraz na początku, kiedy poznałeś ojca, biegłeś do niego. Bo byłeś naturalny i szczery. Nie musiałeś grać. Ale kiedy doroślejesz w tym złym słowa znaczeniu, naprawdę, to zaczynasz zakładać maski. Już nie jesteś jak dziecko. Już wiesz, że nakrzaczyłeś, więc najpierw się trzeba wyskrobać, żeby potem przyjść do niego i mu powiedzieć, jak już dobrze wyglądasz. A on cię tak samo zna, jak byłeś małym dzieckiem w nim, jak i dzisiaj, kiedyś po iluś latach jesteś z nim. Widzisz, kiedy uciekasz, nie stajesz się jak dziecko, ale stajesz się jak Adam. Pamiętacie Adama w raju? Widzisz, to przeciwnik daje myśl o gałązce figowej, żeby zakryć siebie. Ale kiedy tego nie ma, śmiało możesz pokazywać, jaki jesteś. Nie trać tej bezpośredniości. Nie nazywaj to dorosłością. I nie uciekaj, kiedy upadniesz. Bądź szczery i naturalny. Bądź jak dziecko Boże w Jego Królestwie. Inna rzecz to kreatywność. Czyli uczymy się ciągle i ciągle jesteśmy nastawieni na nowe rzeczy, na rozwój. Dziecko nie zostaje w pieluszkach. Dlatego jesteśmy uczniami. Dlatego słuchamy też, ponieważ uczniostwo to jest posłuszeństwo Jezusowi. I dlatego dziecko słucha, co mówi rodzic i wykonuje to. Czasami mówi, że zrobię to, co zaraz. Ale wiemy też z pewnej przypowieści, o której Jezus powiedział, że to zaraz nie jest tak ważne, jak to, czy to się to zrobi, czy nie. Nie zostajesz w tym samym miejscu, w którym jesteś, ale się rozwijasz. Zauważyłem, wiecie, już trochę tych lat człowiek żyje i z Bogiem, i z ludźmi, z Kościołem i w ogóle obserwuje rzeczy. Zauważyłem przez to, że wielu zostaje na pewnym poziomie i się już nie rozwija. Wydaje mi się, że już tak naprawdę wszystko wiedzą. I o Bogu, i o życiu, znaczy może bardziej o życiu, i o Bogu też. Nie chcą iść dalej. Zostają na pewnym poziomie. Ale dzieci takie nie są, ponieważ one są ciągle do tego, aby się uczyć, poznawać. Jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Jak to zrobić? A czemu to tak jest? Milion pytań po to, żeby się rozwijać. Nie zostawiaj na tym samym poziomie. Bez względu na to, ile lat chodzisz z Bogiem.
Bądź ciągle kreatywny, chętny do zmiany w swoim życiu. Nie bądź jak stary dziad. Radość. To jest dobre. Radość to jest naprawdę duża cecha dzieci. One potrafią się naprawdę cieszyć z wielu rzeczy, z których my już nie potrafimy się cieszyć. Dzisiaj myśmy odśnieżali. Dwie takie dziewczynki miały taką ogromną radochę z tego, że taka górka im się usypała. I naprawdę rzeczy, pomyślałem, żadna z tych dziewczynek nie pomyślała, że za chwilę może być mokra, że do butów może coś wpaść, tak? Kompletnie to nie miało znaczenia. Przepychały się, cieszyły się. Po prostu dzieci. Już jako dorosły człowiek to kombinuje, tak? Wejdę w tych butach, nie, no wpadnie mi do śniegu, nie? Tu gdzieś mi wpadnie zaraz z tyłu, mi tam będzie mokro, zimno, jeszcze mnie tu trzaśnie i cały tydzień będę chodził sztywno. Nie, dziękuję. Jeszcze czasami robimy tak, że skoro ja nie mówię, to też nie mogę, to dzieci wyłazi stamtąd. Widzicie, dzieci mają naprawdę dużo radości. Dzieci cieszą się Bogiem. Boże dzieci cieszą się Ojcem. Cieszą się życiem z Nim. Czerpią radość nie z tego, co mają i nie z okoliczności, w których są, ale to, z kim są. Cieszą się Jezusem. I tą radość widać. Widzisz, kiedy jesteś radosny w Nim, dlatego też Słowo Boże mówi, radujcie się w Panu. Powtarzam wam, radujcie się, tak? Aby radość była zupełna. W jednym z listów w ten sposób mówią. Radujcie się. Jak to Paweł jeszcze napisał, o tym mi się nie... Jak to było sformułowane? Nie nudzi mi się mówić o tym, tak? Radujcie się. Widzisz, kiedy jesteś pełen radości, tą radość też wnosisz. Tam, gdzie jesteś. Inni wtedy cieszą się twoją obecnością. O, przyszedł ten. To jest ciekawe, słuchajcie, ale naprawdę. Jak jesteś w jakiejś grupie, nie kościelnej, w kościelnej to łatwiej jest, tak? Ale w niekościelnej wnosisz radość? Jasiu się do mnie uśmiecha. No właśnie. I bardzo dobrze. Czy wnosisz powagę, smutek, zniechęcenie, narzekanie? Widzisz, to religia zakłada powagę. Czym bardziej smutnym, tym bardziej duchowy. To religia o tym mówi. To religia jest pełna ludzi, którzy mają na ustach biblijne frazesy, ale na twarzy mają powagę i smutek. Nie widzieliście jeszcze nigdy taki? Ach, myście mało widzieli. To jest ciekawe, że to religia nam wtłacza, że Królestwo Boże to jest powaga. A Słowo Boże mówi, przepraszam, Jezus powiedział, że takich jak dzieci jest pełne Królestwo Boże. Odwaga. Kiedy koło dziecka jest rodzic, to jest odważny, jest zrobić w stanie wszystko. Skoczyć, ponieważ tato mnie wyciągnie. Widzisz, nic się nie zmieniło. Bóg nadal jest chętny cię wyciągnąć. Bóg nadal jest twoim ojcem. To dziecko jest odważne dlatego, że widzi możliwości dyrektora, wujka dyrektora.
On wie, że z Nim może wszystko. Dlatego jest odważny. Dlatego Dawid powiedział, no nie będzie tu taki trzymetrowy barbarzyńca wypowiadał złych słów na temat Boga. Pójdę i go pokonam. My wiemy, jak się skończyła historia, ale ciekaw bym był, jakbyśmy go oceniali, gdybyśmy tam stali razem z tym wojskiem. Czy równie byśmy mówili, idź, idź, idź! Czy raczej jak bracia byśmy wyśmiewali go i mówili, no i co? Przyszedł popajacować. Poczekamy go czasnie raz i będzie po nim. To jest ciekawe. Odwaga. Kiedy jesteś, wiesz, że jesteś z nim, wtedy też odważnie dajesz świadectwo wiary tam, gdzie jesteś. Mam nadzieję, że się nie wstydzisz, kim jesteś w Chrystusie w poniedziałek, w pracy, wśród znajomych. Tam, gdzie po prostu się znajdujesz. Jak stoisz w kolejce. Mam nadzieję, że wszyscy w pracy wiedzą, że jesteś wierzącym. Jak nie wiedzą, to stary, rób szybko, najszybciej jak potrafisz. Bo jak potem się wygadasz, to będziesz śmiesznie wyglądał. Odwaga. Takie jest Królestwo Boże. Dlatego jako dorosły musisz stać się jak dziecko, patrząc na to, że wszystko to, co przynależy do Królestwa Bożego, nie weźmiesz własnymi siłami, ale przez zaufanie, otwartość, szczerość i odwagę w Nim. W końcu Królestwo Boże to nie też to, co jemy i pijemy, ale sprawiedliwość, pokój i znowu ta radość. I znowu ta radość. Wow. I wiecie, co wtedy Jezus robi? To jest taka trzecia nauka. Wtedy Jezus wziął te dzieci i błogosławił. Widzisz, taka postawa wiąże się z Bożym błogosławieństwem. Czyli z aprobatą. Wziął je w ramiona, co oznacza, że przy takiej postawie jesteś blisko Niego. Że jesteś blisko Jezusa. Masz odczuwalną Jego obecność. Nie na poziomie wiedzy, ale na poziomie doświadczenia. Jego ręce są nad tobą. Masz akceptację, ochronę, bezpieczeństwo. Właśnie wtedy, kiedy jesteś jak dziecko w kontekście Bożego Królestwa. Cóż nam przeszkadza, żeby takim być? No, po pierwsze uczniowie. Bo to w końcu uczniowie. Mówi, nie, tata, nie możecie tak przyprowadzać te dzieci. Myślę, że uczniowie tutaj są ukazani jako tradycyjny sposób myślenia. Bo oni wtedy też byli w tym tradycyjnym. To byli Żydzi, tak? I oni chcieli, te, wiecie, też swojego nauczyciela uchronić od tego tłumu, tu jeszcze dzieciaki, no ten bałagan taki. Poza tym dzieci w tamtym okresie nie były tak postrzegane jak dzisiaj dzieci. Dzisiaj wręcz to rodzic ze swoich ust odda dla dziecka. Tam troszeczkę było inaczej, wręcz odwrotnie. Więc oni są troszeczkę ukazani jako taki stary, tradycyjny sposób myślenia. Wiecie, to jest taki obraz mojego pokolenia. Wow, o czym ja tu mówię, już naprawdę muszę się, jak stary się czuję. Dlatego moje pokolenie, ale powiem dlaczego. W tym kontekście powiem o moim pokoleniu. To jest to pokolenie, które poznało Boga w końcówce 80. lat albo w 90. I to pokolenie ma problem z akceptacją dzisiejszych czasów i tego, jak dzisiaj ludzie przyjmują Boże Królestwo. Tak każde stare pokolenie ma problem, ponieważ w nowej rzeczywistości ludzie w inny sposób poznają Boga. Dlatego to moje pokolenie ma problem i nie akceptuje pewnych rzeczy.
ponieważ za moich czasów, ale to ładnie zabrzmiało, ale kiedy cofniemy się o te 35 lat do tyłu, było troszeczkę inaczej. Ewangelia oczywiście jest ciągle ta sama, moc Boża jest ciągle ta sama, ale sposoby docierania i sposoby wyrażania jej są troszeczkę inne. Pamiętam, jak swojego czasu w gronie mojego pokolenia był problem, czy należy zaraz chrzcić ludzi. Urodził się problem. Czy my tak za szybko nie chrzcimy ludzi? Bo oni przecież powinni coś... No właśnie, co? A Jezus powiedział jakie słowa? Jeżeli ktoś uwierzy, to zostanie ochrzczony. Jedynym warunkiem, żeby zostać ochrzczonym, jest uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I nie jest to moim zadaniem sprawdzenie tego, jak ta wiara się wyraża, ponieważ chrzest, ja nie jestem odpowiedzialny za czyjś chrzest. Jeżeli on nie uwierzył i ściemnia, to ich chrzest nie miał żadnego znaczenia. Ale to wie on, Jezus. To jest właśnie problem. To jest ten stary sposób myślenia. Dlatego mówię, chrzcimy wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa. I grzebmy wszystkich, którzy umarli. Bo to najlepszy moment do głoszenia Ewangelii. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, jak czasami mówię dobrą nowinę. Nie, Andrzeju? Widzicie, Jezus dzieciom nie przeszkadzał. Jak i dzieci nie przeszkadzali Jezusowi. I chociaż wchodzili w nieporządku zachowań i doświadczeń, w nieporządku tradycji, to on je przyjmował na swój sposób. Dlatego Królestwo Boże to nie jest tradycja, a świeża obecność Boga, który oddziaływuje bezpośrednio na człowieka i go zmienia. I alleluja, że to nie my musimy zmieniać ludzi. Wiecie, gdybyśmy się musieli narobić i to z mizernym skutkiem? Pomyślcie, ile żony muszą się namęczyć, żeby zmienić męża. 30 lat żyją z nim. I dalej nie słucha. Ile faceci, mężczyźni muszą z żonami swoimi przebywać i myślą, że już klikło. ...29 lat. Nie, Piotrze? I czasami nadal nie klika. Tak to jest. Tak to właśnie jest. Dobrze, że On to zmienia. Dobrze, że On ma na ciebie wpływ. A kiedy jesteś jak dziecko, bądź jak dziecko, wtedy najbardziej ciebie przemienia. Na zakończenie, żeby zrozumieć całość bycia jak dziecko, lubię jak gitarzysta już gra, to powiem tak, że Słowo Boże mówi jednak, żeby w dwóch kwestiach nie być jak dziecko. W podejściu do Bożego Królestwa mamy być jak dzieci. Tym bardziej, że tymi dziećmi jesteśmy. Ale są dwa aspekty, które mówią nam, że mamy nie być jak dzieci, ale dojrzali. Nie chodzi o dorosłość, o dojrzałość. W liście do Koryntian w 14, 20 werset, to jest werset, który podsumowuje wcześniejsze wersety mówiące o
darach, usługiwanie darami w kościele i tak dalej. Mówi, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złym jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Czyli mamy być dojrzali w myśleniu w kontekście usługiwania darami. Cały ten fragment, polecam w ogóle 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ponieważ niedojrzałość to jest pewien bałagan, nieporządek i to rzeczywiście cechuje dzieci. Ale w tej kwestii mamy nie być jak dzieci w myśleniu, że to jakoś będzie, ale mamy być dojrzali, że dary są dla Kościoła, dla ludzi i mamy nimi usługiwać i mamy to robić chętnie, radośnie i w porządku. Nie będę rozwijał dalej tego tematu, ale chcę pokazać, że to jest ten jeden z aspektów. A drugi, aby mieć cały obraz dzieciństwa, to w Efezjan 4,14 czytamy, żebyśmy nie byli już dziećmi, o to jest mocny w ogóle fragment, nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. O! Czyli dojrzała osoba, dojrzałość cechuje się tym, że nie przyjmuje różnych nauk, które słyszę. Teraz powiem jak ten starszy. Za moich czasów, kiedy cofnę się do tych 80. lat, całe źródło mojego poznania Boga było czerpane z Biblii. Książek było parę i to jeszcze w takim fatalnym stanie. Potem zaczęły się pojawiać coraz więcej. Więc drugim źródłem były książki. Trzeba było ją przeczytać. Stąd do dzisiaj mamy bibliotekę. Żeby coś więcej poznawać. Trzeba było naprawdę się zaangażować, żeby coś więcej poznać. I też były nauki, które prowadziły nas czasami na bezdroża. Chwała Bogu, że my to jakoś tak zawsze delikatnie przechodziliśmy. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj nie ma książek, no mamy książki, ale coś więcej powiedzieć. Dzisiaj robimy tak, podlinkujemy coś. A zobacz, posłuchaj. Posłuchaj tego, posłuchaj tamtego, posłuchaj jeszcze tamto. I te linki się rozchodzą na prawo. Już nawet nie dajemy całych nauczeń, tylko linki. Tak się czasy zmieniły. Ja nie mówię, że są to złe, ale dojrzałość polega na nieprzyjmowaniu wszystkiego. I kiedy spojrzymy na Kościół, i to jest ciekawe, ponieważ Kościół, teraz mówię w szerokim pojęciu, Kościół w Polsce, nie mówię o tam zagranicznym, mówię w Polsce, ponieważ ten mnie zawsze fascynował i troszeczkę na ten temat mogę powiedzieć. To Kościół w Polsce na przestrzeni tych 30-40 lat przechodzi pewne metamorfozy i też przechodzi pewne okresy. I dzisiaj, kiedy patrzę przez ostatnie lata, to z tych powodów właśnie, o których mówię teraz, kościoły przechodziły wiele problemów. Włącznie z naszym. Łatwość tego dostępu powoduje, wiecie co, niestrawność. Te linki wystarczają, żeby zasiać rzeczy. I staje się nieumiejętność rozróżnienia. Jest taki natłok, że potem już nie wiadomo, co jest dobre. Dlatego Słowo Boże musi być tym czymś, co Cię poziomuje, ale jest też inny aspekt. Nie boję się o tym powiedzieć, bo tak jest. Trzeba przyjąć Boże Słowo w całości. A Boże Słowo mówi też w pewnym miejscu. W liście do Koryntian Paweł mówi tak. Nauczycieli możecie mieć 10 tysięcy, ale ojców macie niewielu. Widzisz, to jest Boże Królestwo.
ojców macie niewielu. Tych, którzy ciebie prowadzili, mnie prowadzili, którzy cię prowadzą, masz niewielu. Nauczycieli, linków możesz mieć tysiące, dziesiątki tysięcy. Ale to ojcowie prowadzą, a nie linki. I to jest dojrzałość. I tu, w tym miejscu, nie możesz być jak dziecko. Bo będziesz oszukany, wpadniesz w podstęp i pójdziesz na bezdroża. Oczywiście na bezdrożach to widać dopiero po czasie. Dlatego przyjmuj, i to jest ostatnie słowo, wstańmy w ogóle, bo tu już, wow, 20. Przyjmuj prosto to, co Bóg mówi do ciebie. Bądź pełen zaufania w tym, co On mówi dla ciebie. Zespół już też może wyjść. Będziemy zaraz śpiewać, a ja razem z wami. Bądź jak dziecko. W Królestwie Bożym bądź jak dziecko. Nie kombinuj. Nie kombinuj. Nawet jak już nic nie zapamiętasz dzisiejszego kazania, to to słowo nie kombinuj. Weź poszturchaj swojego męża, sąsiada, poszturchaj, powiedz mu, nie kombinuj. Jakoś tak słabo. Widzisz, ufaj Bogu zawsze. On jest Bogiem. Nic się nie zmieniło. On jest Ojcem. Nic się nie zmieniło. Weszłeś do Królestwa, ponieważ uwierzyłeś w Jezusowi. Ponieważ uwierzyłeś, że On jest jedyną drogą. Zrobiłeś to jak dziecko. I nic się nie zmieniło. Nadal jest potrzebne to samo zaufanie, które miałeś na początku. To samo zaufanie, że z Nim możesz wszystko, bo On jest z tobą. To samo zaufanie, że wujek ma możliwości. Dlatego ufam Mu i wierzę we wszystko, co mówi.
mi serca nie martwi. Najważniejszy jesteś Ty. A to, że śpiewam, to nie dlatego, że najlepiej potrafię, ale trochę poczułem się jak dziecko, że mogłem wejść na scenę i zaśpiewać dla Niego. Jest jeszcze jedna taka pieśń, którą zaraz zaśpiewam. I ona pokazuje, kim właśnie w Nim jesteśmy i jak coś, co pokazuje, kim też Kościół jest w Nim. Gramy? Dzisiaj zbawieni i wdzięczni podnieśmy swój.